63 osoby z całej Polski rywalizowały o tytuł najlepszego w skrable w dwudniowym turnieju, który odbył się 3 i 4 marca w Kętach. Zaprosiliśmy skrablistów z całej Polski na pierwsze mistrzostwa w skrable w Kętach. Mistrzostwa ogólnopolskie, a na dodatek tak nam się trochę poszczęściło, bo mamy też... Jest taki zwyczaj proszenia czy złożenia propozycji zorganizowania oprócz turnieju skrabli ogólnopolskiego mistrzostw regionów. I mamy Mistrzostwa Regionów Południe, to jest ten teren właśnie południowy, Mistrzostwa Regionu Północnego i Centralnego. I te imprezy później zawodnikom dają szansę w tej innej klasyfikacji niż ta turniejowa, która jest dzisiaj takim priorytetem. W ciągu 12 partii na czele listy kwalifikacyjnej po kolejnych rundach przejawiały się 3 nazwiska: Mariusza Wrześniewskiego, Krzysztofa Kałuży oraz Grzegorza Papciaka. Tytuł mistrza Kent zdobył Krzysztof Kałuża. Najlepsza wśród pań okazała się Justyna Górka.